to jest kolejny rzeczywiście happening, na który zostałem zaproszony. Moi organizatorzy tutaj się spisali moim zdaniem fenomenalnie. Jutro jesteśmy w Myszkowie, w planach jeszcze jest Łódź, jest Kołobrzeg, także robimy. To pokazuje przede wszystkim poparcie i to, co mówimy, że nie chodzi stricte tutaj wśród popierających o sprawę Nubii, o sprawę Pumy, ale chodzi o samą zasadę działania, która tam została złamana, że ktoś przyszedł i zabrał coś, kogoś drogiego dla życia. Przyszedłem zobaczyć, bo jestem ciekawy tego, cała ta sytuacja, cała tą sytuacją żyje cała kraj, myślę. Jeżeli człowiek, który się zajmuje zwierzęciem od małego, dlaczego mu pozbawiać szansy, żeby te zwierzę mogło dalej z nim być? Jeżeli ma na to warunki, no dlaczego? Ja tego nie rozumiem, może wie pan co, no. Według mnie powinno to zwierzę dalej być tym panem i jeżeli on potrafi się nim zająć, dlaczego ono jest zabierane? Mam mieszane uczucia, czy puma powinna wrócić do pana Kamila, czy nie. No jest za nią, widać oczywiście, że jest za nią. Byliśmy wczoraj akurat w zoo też, widzieliśmy jakie tam ma warunki i wydaje mi się, że tam ma lepsze warunki niż w tym domu u pana Kamila.